Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Księga Izajasza 55, werset 7. Tak, Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby Pan się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Zmęczony po pracy szedłem na przystanek autobusowy, opowiedział pewien człowiek. Nagle zobaczyłem, że niedaleko stoi radiowóz policyjny i jakiś człowiek był przeszukiwany przez policjanta. Z podniesionymi rękoma, oparty o radiowóz, poddawał się procedurze. Nagle mężczyzna wyrwał się policjantowi i zaczął uciekać. Policjant upadł na ziemię, jednak szybko skoczył na równe nogi i ruszył w pogoń. Uciekinier przebiegł w poprzek drogi i ruszył w stronę stacji kolejowej. Miał zamiar uciec przez szyny, jednak nie spodziewał się, że za wagonem stojącego pociągu byli pracownicy kolei. Ci zakończyli jego próbę ucieczki. Być może podobnie się czujesz i uciekasz przed Bogiem. Uczyniłeś rzeczy w swoim życiu, o których najlepiej, aby nikt nie wiedział. Ukrywasz się, ale w głębi serca wiesz, że to i tamto nie jest uporządkowane. Sumienie Boże cię oskarża. Sumienie cię oskarża, jak długo jesteś już w ucieczce. Przed ludźmi można niejedno ukryć, jednak Bóg widzi wszystko. Bóg zagląda w najgłębsze sfery naszego życia. Jednak nie chce nas uwięzić, lecz przeciwnie, chce nas oswobodzić. Jednak nie chce nas uwięzić, lecz przeciwnie, oswobodzić. On pragnie, abyśmy zatrzymywali się i wyznali Mu cały ciężar naszych win. Słowo Boże mówi: szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Izajasza 55, 6 werset i 7 werset. Tak, Bóg jest hojny odpuszczaniu. W odpuszczaniu jest hojny Bóg. Jest to cudowne. Jest to bardzo cudowne. On chce nam przebaczyć. Jednak to my musimy osobiście do Niego przyjść i w szczerej modlitwie wyznać Mu wszystkie nasze grzechy. Ale jeszcze wcześniej musimy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Zbawiciela, gdyż bez wiecznego zbawienia odpuszczenie grzechów jest miłym, aczkolwiek tylko dodatkiem do zbawienia. Więc uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom, jeśli twój dom uwierzy. Tak było w przypadku strażnika więziennego, który uwierzył Pana Jezusa Chrystusa i jego domownicy także uwierzyli w Słowo Boże i też przyjęli zbawienie, uwierzywszy w Pana Jezusa. Tego samego dnia, tej samej doby zostali ochrzczeni przez całkowite zanurzenie w wodzie. Dlatego jest bardzo ważne, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.